Witam wszystkich Państwa jeszcze raz, bardzo serdecznie, wszystkich przedstawicieli departamentów i wydziałów Urzędu Miejskiego, prezydentów, jeśli są, bardzo serdecznie witam, przedstawicieli Rady Miejskiej, również i wszystkich gości, którzy zechcieli do nas dołączyć. Przedstawiam Państwu naszego gościa, profesora Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, wykładowcę urbanistyki na tej uczelni, ale także wspaniałego praktyka kierującego firmą Gehl Architects w Kopenhadze. Na swoim koncie profesor ma zasługi, które dotyczą organizacji przestrzeni miejskich w wielu krajach Europy, Australii i Ameryki Północnej. Myślę, że dzisiejszy wykład pokaże, jak można zorganizować miasto, myśląc o jego mieszkańcach, bo takie przesłanie, taka idea przyświeca profesorowi w jego pracy i jako wykładowcy, jako praktyka. Myślę, że bardzo nam się to przyda w polepszaniu życia mieszkańców w naszym mieście. Zapraszam do wysłuchania wykładu. Today I'm going to talk about people in cities. Dzisiaj pan profesor będzie mówił o ludziach w mieście. But I make the point that if you make a very people-oriented and people-friendly city, it would also be a much more sustainable city. I również chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli zrobimy miasto, które jest dobre dla ludzi, to również jest to bardziej zrównoważone miasto, zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. We can design a city full of sustainable buildings. Możemy tworzyć miasta pełne zrównoważonych budynków. But still that city could be very unsustainable in itself. Ale pomimo tego miasto może być niezrównoważone. And my point is that many of the things which makes a people friendly will also make it more sustainable. Chodzi o to, że jeśli tworzymy miasta przyjazne dla ludzi, to również te miasta są bardziej zrównoważone. But actually I would be more I would ask more for my city plan. If we look at these words here, we want a lively city, an attractive city, a safe city, a sustainable city, and a healthy city. And actually, by being friendly to the people in the city, to the pedestrians and the bicyclists, we can address all five issues. Ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby planowanie miasta było właściwe i w momencie, kiedy będziemy mieli miasta zrównoważone, to takie miasta będą również miastami ożywionymi, łatwymi do życia, atrakcyjnymi, bezpiecznymi, zdrowymi i właśnie zrównoważonymi. It's really a fantastic situation that some of the major challenges of cities today can be addressed by one simple policy, and I call it the one stone, five birds policy, and I'm sorry about the birds, but you with one stone, you can address five things. I właśnie dzięki takiemu podejściu, dzięki położeniu nacisku na każdy z tych pięciu głównych aspektów, możemy właśnie osiągać miasta, które są przyjazne dla ludzi. I will not come much into our big wish for a lively city. I think it's quite obvious that none of us would like a city which is deserted and not used by people.
A city used by people is a sign of a successful, wonderful city. Miasto używane przez mieszkańców, przez ludzi, jest znakiem miasta sukcesu. We will work closer together. Also, it would be a much more attractive city if we make a people-oriented city. The scale will be more people-oriented. There will be less stress, less pollution, less noise, and more people. W mieście atrakcyjnym dla ludzi będzie więcej, będzie mniej hałasu, mniej stresu, natomiast dużo przyjemniejsze do życia. And people is the greatest attraction in the cities, as you can see here. I ludzie są właśnie najbardziej czymś najbardziej atrakcyjnym w miastach. Tak jak można tu zobaczyć na obrazku. Also, a city oriented towards people is a safer city. Miasto zorientowane na ludzi jest również miastem bezpiecznym. If there are people using the spaces, they will be conceived more safe and they will be more safe. Jeśli ludzie użytkują przestrzenie publiczne, oni będą postrzegali miasto jako bardziej bezpieczne i również faktycznie będą bardziej bezpieczni. We'll also in this way create a much more sustainable city. Because if people walk and bicycle a lot in the city, that in itself will be a very sustainable mode of transportation. I właśnie dzięki temu, jeśli uzyskamy większą ilość ludzi, którzy jeżdżą na rowerach i lub chodzą, uzyskamy bardziej zrównoważone miasto, zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. And furthermore, a good public transportation system and a good public rail is brothers and sisters, because you should be able to walk or bicycle to and from the public transportation in good quality and in safety. Dwoma głównymi aspektami tej sprawy, o których profesor mówi, są przestrzenie publiczne, jakość przestrzeni publicznych oraz jakość transportu publicznego. I te dwie sprawy nazywam braćmi i siostrami, ponieważ jeśli użytkownik ma możliwość dotarcia w pewne miejsce i jest to atrakcyjne miejsce dla niego, wtedy jest zadowolony i czuje się bezpiecznie. Furthermore, cities all over the world are now looking for city policies which will ensure a more healthy population. And again, if you make a people-oriented city planning, it will give you a more healthy population. Miasta na całym świecie teraz dążą do wprowadzania strategii rozwojowych polityki, która ma na celu stworzenie zdrowszych miast. What they've tried in America and other places is to have people drive as much as possible and then hope they will go to a fitness center with an escalator. Doesn't work for only, it only works for a fraction of the population. It's not a sure health policy. Antyprzykłady, można powiedzieć, są miasta amerykańskie, które chciały rozwiązać problem zdrowych miast, umożliwiając ludziom poruszanie się samochodami i potem oferując im kluby fitness, jak widać na tym zdjęciu, ze schodami ruchomymi. Także moim zdaniem nie jest to dobry sposób na zrobienie zdrowych miast. So what I will suggest in this city, as I have suggested in many other cities, is what I call a one stone, five birds policy. To, co bym chciał zaproponować temu miastu, tak jak zaproponowałem w innych miastach, to jest polityka jednego, jak to przetłumaczyć, one stone, five birds, jednego głównego założenia, pięciu ptaków. So what I suggest is that you in this city council hall decide that in this city everything will be done to invite people to walk and to bicycle as much as possible in the course of their daily doings.
To, o co nam chodzi, to jest przekonanie tutejszych polityków, którzy tutaj się zaczęli państwa, do tego, żeby jak najwięcej ludzi w mieście poruszało się na piechotę albo za pomocą roweru. Codziennie, w codziennej komunikacji. In West Europe we have had since 1955 what we call the car invasion. In Poland you had it quite a bit later in the late 80s. W 1955 zaczęła się w Zachodniej Europie tak zwana inwazja samochodów. Tutaj w wschodniej Europie, również w Polsce, mieliście do czynienia Państwo z tym troszeczkę później, w końcach 80. This has meant in all the countries that we have been completely overwhelmed with this invasion and all the energy has been used to make the cars happy ever since the invasion started. Od tego momentu, kiedy zaczęła się inwazja samochodów, wszystkie polityki, całe strategie rozwojowe były nastawione na to, żeby uczynić samochody szczęśliwymi, żeby uczynić szczęśliwymi samochody i umożliwić im poruszanie się and gradually we have forgotten a lot about city quality and we got sort of numb and we start to sink as traffic engineers, all of us, and start to realize that this may be a normal situation. I stopniowo zaczęliśmy zapominać o jakości przestrzeni publicznych i my myśleliśmy tylko właśnie o umożliwianiu samochodom poruszania się łatwego. I wszyscy myśleli, że to jest właśnie normalny stan polityki. But it has nothing to do with city quality. Ale to nie ma nic wspólnego z jakością miasta. Or it could be like this in Dubai, how do I get across the street? Może to wyglądać tak jak tutaj w Dubaju, pytanie w jaki sposób przejść ulicę. And gradually we've seen the quality for people in the city being eroded and eroded and eroded. I stopniowo zachodziła erozja jakości przestrzeni publicznej w miastach. It is as if we have built the cities to make the cars happy and not to make the people happy. To można podsumować w ten sposób, że chcieliśmy tworzyć miasta, w których szczęśliwe będą samochody, a nie ludzie. So what can we do to invite people to walk in the city and why shall we do it? Więc co możemy zrobić, aby umożliwić ludziom what is good about walking? Co jest dobre, jeśli chodzi o chodzenie? Of course you can walk from one point to the other. It's a cheap and simple way of transporting. Oczywiście można się poruszać z jednego punktu w drugi i to jest prosty i tani środek transportu. But walking is much more because we are born as a walking animal and everything which is sweet in our life happens when we are walking or on our feet. Ale chodzenie jest czymś więcej i wszystko, co jest słodkie w naszym życiu, naszym jako chodzących zwierząt, zdarza się właśnie podczas chodzenia. So there is a lot of social activity goes on whenever you are on your feet in the city. You can walk and talk. Za każdym razem, kiedy jesteśmy na swoich własnych nogach w mieście, chodząc, możemy przeżywać wiele aktywności społecznych. And you can walk and watch and be watched. Możemy chodzić, oglądać i być obserwowani. And you can experience many fascinating things and think about life. Was the nun winking at me? Możemy przeżywać wiele fascynujących momentów i na przykład pomyśleć, czy ta zakonnica mnie wdrywała. You can stop and you can watch more, you can be more sorrow in your people watching. Można być również, można spokojniej podchodzić do chodzenia, można patrzeć, można oglądać, rozkoszować się. And it's so easy when you walk to stop and to see something or to talk to somebody, meet friends, re-establish friendships. It's so flexible. Chodzenie jest bardzo elastyczne i jest bardzo łatwo zatrzymać się, no, z małą pogawędkę z przyjaciółmi.